Dziękuję bardzo, Pszczółko. Pana burmistrza poprosimy o kilka słów. Dobrze mieć pszczółkę, która cię do domu doprowadzi albo na scenę. Witam wszystkie babcie. A teraz wszystkich dziadków. Dziadkowie, bardzo mi miło. Wracając dzisiaj rano z Poznania, przejeżdżałem wśród zimowych pól i zastanawiałem się nad czym. Nad tym, dlaczego, jeżeli ziemia nie jest zamarznięta, a ma dużo wody, dlaczego nie kwitną kwiaty, dlaczego nic nie rośnie. I tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę to nie wystarczy coś do jedzenia i coś do picia. Potrzebne jest jeszcze słońce. Słońce, jego gorące promienie, jego światło. I tak samo jest z nami ludźmi. Nam też nie wystarczy coś do jedzenia, coś do picia, ale jeszcze potrzebujemy miłości. Potrzebujemy dobrego słowa. I jak dziadkowie i babcie i rodzice, bo przecież też tutaj są na sali, a ich nie przywitałem, to teraz rodzice? Jest mniej. Też potrzebujemy bardzo tej miłości i dobrego słowa. Jak serce się raduje i jak dziadek jest w stanie wszystko dać wnuczkom, a babcia wszystko zrobić na każde żądanie, jak tylko usłyszy takie słowa: kocham cię. Ja mam prośbę dzisiaj do przedszkolaków. Mówcie babci, dziadkowi, mamie i tacie: kocham cię. Zapamiętacie te dwa słowa? Tak? Cieszę się. A i my powinniśmy im to mówić, żeby zakwitali jak te kwiaty. A może jeszcze lepiej? Chcę, żebyśmy wszyscy byli dla siebie dobrzy, ale jestem niesamowicie zainteresowany tym, czym dzisiaj nas zaskoczycie. Te stroje wasze dziś są tak piękne. Ja szukałem grupy, z którą mógłbym na początku zatańczyć i na szczęście kolorystycznie do Smerfów się nadawałem. Witam, Smerfy. Życzę wszystkim wielkich przeżyć, wspaniałej zabawy i tego uczucia, które powoduje, że wzrastamy. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę pana zastępcę, pana Józefa Ćwiertnię. Bardzo proszę. Dla pana burmistrza niespodzianka. Miła. Zapraszamy na scenę. Pszczółka Maja. Poprosi. Prosimy bardzo. Szanowny panie burmistrzu, proszę bardzo. Proszę panie burmistrzu, proszę się. Jest tu zwyczaj, że osoby, które są u nas na naszej gali po raz pierwszy, obdarowujemy takim symbolicznym medalem misia. Dzisiaj taki medal mamy dla pana i chcielibyśmy, żeby Maja powiesiła na szyi pani burmistrza. To jest nasz przedszkolny medal i nasze logo przedszkola Miś w Pniewa. Dziękujemy bardzo panu. Panie burmistrzu, korzystając z okazji, że jest pan tutaj z nami dzisiaj pierwszy raz na takiej uroczystości, czy pozwoli pan, że nasze przedszkolaki przeprowadzą z panem burmistrzem króciutki wywiad? Zaznaczam, króciutki. Oczywiście, że tak. Tak, pan burmistrz się zgodził, więc posłuchajcie. Pierwsze pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, czy jest pan dziadkiem? No i szanowni państwo, właśnie tak się zastanawiałem, czy dzisiaj miło mnie, że się mogę z państwem spotkać i tak patrząc na państwa wzroki tutaj obecność, to powiem, że tego państwu żałuję.
W wieku chyba jesteśmy bardzo do siebie zbliżeni. Mam córki dwie, które spokojnie mogłyby być już mamami, ale jakoś tak się złożyło, że dziadkiem jeszcze nie jestem. Tego Państwu naprawdę zazdroszczę, powiem to szczerze. Patrząc mi bardziej na te wspaniałe Wasze wnuki, to powiem, że będę musiał do tego, do tej pracy w jakiś sposób, może nie przymusić, ale zachęcić. Czy myśmy mogli wiedzieć, ile Pan ma lat? Wierzcie Państwo, że jako kobieta bym powiedział, że no trochę po więcej, jak ostatnio pani premier mówiła, że blisko 50, to powiem, że trochę więcej niż 50, 58 lat. Nie powinienem odpowiadać. Bardzo lubię. Powiem Ci szczerze, że tak jak powiedziałem, odpowiadając na pierwsze pytanie, brakuje mi w domu, wieście Państwo, sami dobrze wiecie, jako dziadkowie akurat mam moje dzieci, które są nie blisko nas akurat, o mojej żony i obok mnie, bo jedna mieszka w tym momencie w Berlinie, a druga w Warszawie. I powiem czego, że jak wracamy do domu, to tej pustki, to pustą, którą spotykamy, bo jesteśmy tylko razem z żoną sami, nam bardzo brakuje. Chętnie wracam do myśli wtedy, kiedy faktycznie wracając do domu, można było z tymi dziećmi się pobawić. Powiem szczerze, miło mi, że mogę być z Państwem pierwszy raz tutaj, ale nie jestem dlatego, że nie chciałem, a dlatego, że z Panem Burmistrzem dzielimy się swoimi obowiązkami. Szefa miało dzisiaj tutaj nie być, więc wyznaczył mnie, a ja byłem ucieszony, że mogę spotkać się z Państwem na tym wspaniałym, trzypokoleniowym, właściwie takim społecznym spotkaniu wszystkich w niebie. Ja powiem Państwu, że często właściwie to może nie, bo nie mam na to czasu akurat, bo praca zawodowa, sami Państwo wiecie, nasza jest bardzo taka nienormowana, ale od czasu do czasu, jak oglądam występy różnego rodzaju szwalni, jak to mogę powiedzieć, może szwalnia to może słowo zbyt proste, ale różnego rodzaju kolekcji, to powiem, że Wasza jest tutaj najlepsza. Dziękuję już teraz. Tak tylko ja dzieciaczkom, dobrze? Możecie zejść ze sceny. Proszę Państwa, na to ostatnie pytanie odpowiem w ten sposób. Życzę Państwu. I tak jak mówiłem przed chwilą, tego błysku w oczach, które widać, a właściwie na początku, kiedy jeden z uczestników witał, otwierał to spotkanie, mówiąc chyba mniej więcej takie słowa, jest jeden taki najważniejszy dzień roku, w którym łezka płynie w oku. Proszę Państwa, tak, to jest właśnie ten dzień babci i dziadka i z tej okazji to Pan Burmistrz już złożył życzenia, tylko dołożę do tych życzeń Państwu wszystkiego najlepszego. A przecież rozpoczynamy nowy 2014 rok, zdrowia i pomyślności w całym tym roku. Wszystkiego najlepszego i miłej zabawy Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Pani dyrektor jeszcze chciała coś powiedzieć. To dziękujemy Pani dyrektor. Zapraszamy Zosię Latynę na środek i zapraszamy na scenę grupę dzieci misiów. Są to dzieci najmłodsze. Zosiu, wiersz. Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie. To naprawdę trzeba przyznać, dziadzio fajny jest mężczyzna. Proszę Państwa, pierwszym był o dziadku, bo również mają dzisiaj swoje święto, a tu za nami ustawiają się dzieci, które będą tańczyć taniec do bajki. No, myślę, że większość ją pamięta. Jest to bajka pod tytułem Coral Gol, bardzo modna w latach 60. i 70., wyprodukowana przez wytwórnię filmów Semafor, a tak naprawdę postać tą stworzyła francuska pisarka Olga Polichet. Natomiast muzykę do tego serialu napisał Jean-Michel Giffeyer. Myślę, że ten debiut naszych maluchów na scenie będzie udany. Ja poproszę, żeby teraz wszyscy pomachali do nich kwiatkami, ponieważ oni na tej scenie występują po raz pierwszy.
zapraszamy do tańca Choral Gol. Thank you.